W miejscowości Jerka w Wielkopolsce jest dwór, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym mieszkał z rodziną Witold Wańkowicz, brat Melchiora, wybitnego pisarza i reportażysty. Budynek długo niszczał, teraz został wpisany do rejestru zabytków. Zbudowany w drugiej połowie XIX wieku niewielki parterowy dworek z czterospadowym dachem. To tutaj pisarz Melchior Wańkowicz gościł z odwiedzinami u swojego brata. Po II wojnie światowej znajdowało się tu przedszkole. Teraz konserwator zabytków uznał obiekt za cenny historycznie. Jednym z pomysłów jest, by w przyszłości powstała tu Izba Pamięci o Melchiorze Wańkowiczu.